Witam Was serdecznie w kolejnym filmie. Dzisiaj nawiążę trochę do tego filmu, który był w tamtym tygodniu, bo w tamtym tygodniu mówiłam Wam o takich sposobach, które niekoniecznie pozwalają nam oszczędzać. Dzisiaj natomiast pokażę Wam moje sposoby na oszczędzanie takich codziennych, najczęstszych wydatkach. Natomiast chciałabym trochę właśnie nawiązać do poprzedniego filmu, dlatego że to, co sama obserwuję, rozmawiając z wieloma osobami na temat oszczędzania, to to, że wielu osobom kojarzy się to tak jednoznacznie z tym, że musimy kupować tanio, musimy kupować rzeczy niskiej jakości, to jest tylko kupowanie na promocjach. Natomiast tak naprawdę, i to jest klucz do takiego skutecznego oszczędzania, oszczędzanie nie polega na tym, żeby kupować tanio, bo można oszczędzać, kupować i kupować drogo, ale oszczędzanie polega na tym, żeby dokonywać tych wyborów świadomie. W poprzednim filmie mówiłam Wam o takich sposobach, które niekoniecznie mogą przyczynić się do tego, że będziemy te oszczędności budować, bo jeżeli rezygnujemy z tej kawy na mieście, a przepuszczamy masę pieniędzy zupełnie gdzieś indziej, no to wcale nie wpłynie to na to, że będziemy te nasze oszczędności skutecznie powiększać, tylko wpłynie to na to, że będziemy coraz bardziej sfrustrowani, bo odmawiamy sobie tej kawy na mieście, a naszych oszczędności jak nie było, tak nie ma. I tak jest właśnie z takim tanim kupowaniem. I można tutaj bardzo łatwo wpaść w taką pułapkę, w którą ja sama też kiedyś wpadłam. Ja kiedyś uważałam generalnie, że żeby oszczędzać pieniądze, to trzeba kupować po prostu tanio. I może nawet niekoniecznie kupowałam wtedy takie rzeczy na niższej jakości, bo tego jakoś, od tego się zawsze jakoś wzbraniałam. Natomiast ja uważałam, że trzeba kupować dużo i tanio, więc ja byłam takim łowcą promocji. Ja dosłownie, jak sobie dzisiaj, słuchajcie, pomyślę o tym, jak ja kiedyś, w jaki sposób ja kiedyś wydawałam pieniądze, przede wszystkim na zakupach, to z tego można byłoby nakręcić bardzo, bardzo dobry kabaret, bo ja byłam taką królową po prostu okazji. Czyli jak coś było w promocji, to ja po prostu musiałam to mieć, bo ja wtedy miałam taką świadomość w głowie, że jeżeli będę kupowała tanio, to ja na pewno będę oszczędzała, a że ja uważałam się za taką oszczędną osobę, no to przecież nie będę płaciła za coś pełnej ceny. I wchodząc do sklepu, ja generalnie miałam taki jeden taki stały schemat, czyli ja się po prostu kierowałam do tego działu, gdzie były zawsze jakieś promocje, gdzie były te ogromne naklejki, okazja, przecena i tak dalej. I generalnie w tym właśnie obrębie sklepu ja zawsze robiłam zakupy. I nie byłoby w tym nic złego, wręcz przeciwnie, ale dla mnie wtedy takim głównym wyznacznikiem tego, żeby coś kupić, była cena. I to nawet nie chodzi o taką cenę standardową, która była niska, ale właśnie, jeżeli ja widziałam, że coś kosztowało dużo, a teraz kosztuje mało, no to znaczy, że to jest dobra okazja, a ja takiej okazji po prostu przepuścić nie mogę. I efekt tego kiedyś był taki, że moje mieszkanie było pełne po prostu wszystkiego. Ale ja po prostu miałam każdy jeden kąt zapchany czymś. Masa ubrań z Ciuchlandu, po prostu workami, ja to znosiłam reklamówkami, często tych rzeczy nawet w ogóle nie wyjmowałam z tych reklamówek, bo ja je kupiłam, bo one były tanie, bo trafiła mi się świetna, nie wiem, bluzka jakiejś bardzo dobrej firmy, trafiła mi się koszula od projektanta, więc to nic, że to nie było w moim rozmiarze albo w moim kolorze, brałam, no bo to przecież jest okazja, może wystawię później to na Allegro i na pewno sprzedam. I wiecie jak taka sprzedaż wyglądała, prawda? Ja to później przy przeprowadzce po prostu spakowałam wszystko do worków i wrzuciłam po prostu do kontenera na PCK. I tyle było wtedy tak naprawdę z tego mojego oszczędzania. I to kosztowało mnie bardzo dużo czasu wtedy, bardzo dużo wysiłku i bardzo dużo pieniędzy. Zobaczcie, ile ja różnych zasobów musiałam wtedy zmarnować, żeby dojść do takiego etapu, w którym jestem dzisiaj. No ale ja to odbieram po prostu jako bardzo dobre lekcje. I dzisiaj przede wszystkim moim wyznacznikiem na zakupach nie jest już cena. Nie są promocje, nie są obniżki, ale jest przede wszystkim to, czy ja tej rzeczy tak naprawdę w 100% potrzebuję. Wracając już do tych codziennych oszczędności na zakupach, to właśnie na takich najczęstszych zakupach, na takich rzeczach, których my potrzebujemy najczęściej, my możemy de facto naprawdę sporo zaoszczędzić. Jednym z takich sposobów, który ja stosuję od dawna i jest to chyba taki mój naprawdę jeden z topowych sposobów, to jest kupowanie z drugiej ręki. I nawet nie chodzi tylko o same ubranie, chociaż to właśnie ubrania kupuję najczęściej, ale to jest naprawdę cała masa różnych rzeczy, które są nam na przykład potrzebne tylko na raz czy na dwa.
Przygotowujemy się już pomału, już po prostu odliczam dni, bo jestem jak dentka. Dni do naszego urlopu. I o ile ja i mój mąż mamy tak naprawdę wszystkie rzeczy, których potrzebujemy na słoneczne wakacje, o tyle no mój syn, który rośnie, a rośnie bardzo szybko, jest już wyższy ode mnie, potrzebuje co chwilę nowych ubrań. I no, mamy jeszcze tą zimę, więc w sklepach kolekcji letnich nie ma. Ale nawet gdyby były, no to słuchajcie, za takie krótkie spodenki dla dziecka trzeba naprawdę zapłacić, kurczę, dużo. No nieadekwatnie dużo do tego, ile to jest warte i ile to posłuży, bo dużo łatwiej jest mi kupić dla siebie, powiedzmy, jakąś tam rzecz, bo wiem, że ja będę tego używała latami, czy mój mąż tak samo. Natomiast jeżeli kupuję coś dla mojego syna, no to wiem, że to jest na chwilę, o ile nie zdąży gdzieś tam w międzyczasie tego na placu zabaw zniszczyć. Więc odpaliłam Vinted. I tak naprawdę za cenę jednych takich przeciętnych, powiedzmy, sieciówkowych spodenek dla mojego, no już nastolatka, kupiłam mu 4 pary. Więc naprawdę wydałam niedużo, a obkupiłam go na Vinted po prostu o tak. I słuchajcie, kupując właśnie rzeczy po sezonie, bo do tego jeszcze później też będę nawiązywała, na przykład właśnie na Vinted, te ceny, słuchajcie, można bardzo fajnie negocjować. I nie wiem, czy wiecie, ale kupując na Vinted, możecie sobie te rzeczy dodawać tak jakby do tej zakładki obserwowanej, dokładnie tak samo jak na przykład na Allegro. I wtedy ten sprzedawca widzi Wasze zainteresowanie i słuchajcie, w 60-70%, wybierając teraz rzeczy letnie, sprzedawcy sami obniżają cenę. A nie oszukujmy się, mój syn w ciągu kilku miesięcy nie urośnie o, nie wiem, o 5 cm, bo jest to po prostu, wiecie, no niemożliwe. Więc jestem przekonana, że te ubrania, o ile właśnie nie zniszczy wcześniej, one wystarczą mu tak naprawdę do końca lata. I to są rzeczy, które, jeżeli ja bym ich nawet nie kupiła na Vinted, to musiałabym je kupić w sklepie. I jeżeli rozłożymy to na cały rok, no bo najwięcej ubrań w tej chwili kupujemy właśnie mojemu dziecku, i z czego 90 ubrań, myślę, może no 80-90% tych ubrań, to są rzeczy z drugiej ręki. Więc zobaczcie, jeżeli ja na każdej rzeczy zaoszczędzę 2-3-krotnie, to w skali naprawdę całego roku robi nam się już na tym pokaźna kwota. I podobnie na przykład podchodzimy do kupowania innych rzeczy dla mojego dziecka, jak na przykład rower, który, nie pamiętam, chyba miał jeden, to babcia chyba mu kupiła, to miał jeden rower, który był kupiony nowy i na którym bardzo dużo zresztą straciliśmy, babcia straciła, bo on bardzo szybko był za mały, on chyba wystarczył nam na 1,5 sezonu i ten rower był za mały, więc od tamtej pory kupujemy po prostu wszystkie rowery, jakie tylko można, kupujemy z drugiej ręki. Później te rower odsprzedajemy i tak naprawdę my, jeżeli stracimy, to stracimy jakąś tam minimalną kwotę. Ale kupując z drugiej ręki, można też zarobić. I my mieliśmy taką sytuację, kiedy robiliśmy ogrodzenie u nas w domu. Robiliśmy je sami z mężem i musieliśmy wykopać takie, wiecie, takie otwory pod te słupki do ogrodzenia. No i mój mąż, wiecie, no żeby nie kupować nowych narzędzi, mój mąż gdzieś tam znalazł chyba na Marketplace taki świder specjalny do kopania właśnie w ziemi, żeby wykopać takie no, dziury pod te właśnie słupki. Brudny, taki, wiecie, no taki po prostu strasznie zasyfiony, ale mój mąż go kupił, wykopał te dziury, wyczyścił, wymył, zrobił ładne zdjęcie i słuchajcie, nie dość, że my użyliśmy tego sprzętu, żeby zrobić to nasze ogrodzenie, to my go jeszcze sprzedaliśmy z zyskiem. Dlatego, że to są właśnie takie rzeczy, które są nam potrzebne na raz, ale jak już są potrzebne, no to już są tak naprawdę niezbędne, więc mój mąż to wystawił z powrotem na Marketplace i ja nie wiem, czy minęło pół godziny, a my mieliśmy już ten świder sprzedany, zarezerwowany i za chwilę miał przyjechać kupiec. No i żeby właśnie zaoszczędzić bardzo dużo czasu, a przy okazji zupełnie, że tak powiem, bezboleśnie zaoszczędzić też bardzo dużo pieniędzy, przestawiłam się w ogromnej mierze na zakupy online. I już naprawdę zakupy spożywcze robię jeszcze normalnie w sklepie, bo to jest taka rzecz, do której jeszcze nie mam pełnego zaufania, bo robiąc kilka razy na próbę zakupy online, dostawałam te produkty, które nie do końca były takie świeże i takie, które po prostu ja bym sama wybrała w sklepie. Natomiast ja już te zakupy ograniczyłam do takiego niezbędnego minimum, więc wizyta raz w tygodniu w sklepie nie stanowi dla mnie problemu. Ale całą masę rzeczy, po prostu już w tej chwili praktycznie wszystko kupuję w internecie. Po pierwsze, ja takie zakupy mogę sobie zrobić w dogodnym dla mnie
Momencie, mogę sobie siąść wieczorem, mogę sobie, wiecie, siąść z telefonem na toalecie i po prostu zrobić zakupy, bo mi coś tam trzeba. To już, wiecie, taki ekstremalny przykład. No ale no, prawdziwy, no, nie ma się co oszukiwać. Więc no, w pewnych sytuacjach nie mogę pójść do sklepu, natomiast mogę właśnie zrobić te zakupy online i powiem Wam szczerze, że na wielu rzeczach jest ogromna różnica w cenie. Ostatnio potrzebowałam worków do odkurzacza, no i pojechałam do sklepu, licząc na to, że uda mi się je kupić. Oczywiście nic z tego, zmarnowałam ten czas po to, żeby pojechać do sklepu i zobaczyć, że tego nie ma. No i już taka, kurczę, no trochę zła, wróciłam do domu, odpaliłam Amazon i po prostu zobaczyłam te worki, nie dość, że w takiej cenie, to jeżeli je zamówię dzisiaj czy tam, to będę miała je jutro albo pojutrze w domu. To jest fantastyczny sposób, żeby zaoszczędzić mnóstwo pieniędzy, nie tylko dlatego, że kupujemy te produkty taniej, ale też dlatego, że nie kuszą nas inne rzeczy, które my widzimy w sklepie. Bo my kupujemy oczami. Idąc do sklepu, widzimy najróżniejsze towary na półkach i one już krzyczą do nas, kup nie, kup nie. I nagle Ci się w sklepie przypomina, że a w sumie to kiedyś myślałaś o tym, żeby to kupić. To nic, że poszłaś do sklepu z zamiarem zakupu czegoś innego, ale już w sklepie gdzieś tam ten bodziec się wyzwoli, a w sumie wrzucę to do koszyka. I de facto my wydajemy więcej, niż gdybyśmy zrobili te zakupy w domu, bo to, że my coś widzimy w sklepie internetowym, migają nam te obrazki, to wyzwala w nas trochę inne emocje, niż gdy jesteśmy w sklepie i my możemy ten produkt wziąć sobie z półki, dotknąć, pooglądać, nie wiem, powąchać i wtedy dużo łatwiej jest nam taki produkt po prostu pod wpływem emocji włożyć do koszyka i później do kasy. A jeżeli tak jak ja robicie dużo zakupów online, to polecam Wam korzystać jeszcze z jednej dodatkowej opcji, która pozwoli Wam dodatkowo zaoszczędzić trochę pieniędzy. A mowa tutaj o aplikacji Cashback Goodies, której ja korzystam robiąc zakupy przez internet. Oszczędzanie z Goodies jest bardzo proste. Wystarczy pobrać aplikację i zainstalować ją na swoim telefonie albo komputerze. Robiąc zakupy w prawie 800 sklepach, możemy skorzystać z cashback do 25%, a w przypadku super ofert nawet do 30%. Wchodzisz do wybranego sklepu, klikasz przejdź i robisz zakupy jak zwykle. Możesz też korzystać z cashback i promocji, którą oferuje Ci sam sklep. Robiąc zakupy przy pomocy aplikacji Goodie, część wydanych pieniędzy wraca do Ciebie w postaci cashback na Twoje konto w aplikacji. Do tej pory Goodie wypłaciło już swoim użytkownikom prawie 50 milionów złotych cashback. Żeby oszczędzanie z Goodie było jeszcze przyjemniejsze, mam dla Was prezent. Wybierz zakładkę Użyj kodu. Każdy nowy użytkownik po wpisaniu kodu Trener20 dostanie ekstra 20 zł, które zasilą konto w aplikacji. Kwota 20 zł pojawi się w środkach oczekujących, a po zrobieniu pierwszej transakcji przejdzie do środków zatwierdzonych. Gdy nazbierasz minimum 21 zł, będziesz mogła wypłacić środki na swoje konto bankowe. Na takie oszczędności na codziennych zakupach warto spojrzeć z takiej trochę szerszej perspektywy, bo może w skali miesiąca nie zaoszczędzimy jakichś gigantycznych kwot, natomiast jeżeli spojrzymy na to już z perspektywy pół roku, z perspektywy roku, no to już tutaj mamy naprawdę bardzo duże oszczędności w portfelu i z tą perspektywą czasową wiąże się też taki mój sposób na oszczędności, o którym już Wam pewnie nieraz wspominałam i który naprawdę praktykujemy z moim mężem od dawna, a chodzi tutaj o kupowanie rzeczy po sezonie. Bo zobaczcie, kończy się teraz już sezon zimowy i jeżeli ja wiem, że potrzebuję czegoś konkretnego przed rozpoczęciem kolejnej zimy, to ja już dzisiaj, nie mówię, żeby dzisiaj kupować, ale ja już dzisiaj mogę sobie to zapisać na jakąś listę i zwrócić uwagę, bo czasami gdzieś przy okazji może się nam coś trafić. Ja już na przykład dzisiaj wiem, że na jesień musimy kupić nowy rower dla mojego syna, bo ten po prostu obecny już będzie za mały. Jeszcze teraz wiosnę i lato na pewno na tym rowerze pojeździ i już właśnie, kiedy zacznie się robić zimno, kiedy ludzie z powrotem wstawią te rowery do piwnic, do garaży, to te rowery po prostu będą tańsze i wtedy jest też duża większa szansa na to, żeby negocjować tę cenę i tę cenę po prostu trochę obniżyć. Polecam Wam też nawet na takich lokalnych grupach na Facebooku dawać takie ogłoszenie, że coś kupicie.
Jeżeli dajecie ogłoszenie, że kupicie rower w środku zimy, albo że kupicie, nie wiem, sanki w środku lata, to ludzie widząc takie ogłoszenie, sami bardzo chętnie do Was napiszą, bo będą się po prostu tego chcieli pozbyć, bo to jest takie, wiecie, bardzo łatwe. Nie trzeba wystawiać ogłoszenie, robić zdjęć, tylko napisać komuś, słuchaj, ja mam ten produkt, możemy się skontaktować. Dajcie mi znać, który z tych sposobów stosujecie najczęściej, a jeżeli któregoś nie stosujecie, to napiszcie mi też dlaczego, bo czasami właśnie są jakieś takie dziwne blokady, które powodują, że mamy opory, na przykład, żeby kupować coś z drugiej ręki, albo żeby szukać właśnie tych okazji po sezonie, więc jestem ciekawa bardzo Waszego zdania i jak zwykle czekam na Wasze komentarze. A tymczasem życzę Wam, żeby te Wasze portfele puchły wręcz od tych oszczędności, od tych mądrych oszczędności, które uda Wam się znaleźć i żeby te oszczędności też przeznaczyć na coś takiego, wiecie, fajnego, ciekawego, coś, co spowoduje, że będziemy mieli takie poczucie, że no warto, warto było zaoszczędzić, żeby teraz można było sobie na coś fajnego pozwolić. Dziękuję Wam za oglądanie tego filmu i widzę się z Wami w kolejnym odcinku. Cześć!